Dostałem takie pytanie, czy niektórzy rzymscy katolicy są zbawieni? No i to pytanie przybiera różne postaci. Czy wierzysz, że są jacyś rzymscy katolicy, którzy są zbawieni? Albo to pytanie jest tak zadawane: z pewnością powinni być jacyś rzymscy katolicy, którzy są zbawieni. Oni są tacy szczerzy. Nawet wierzący w Biblię chrześcijanie mają tendencję do myślenia, że rzymscy katolicy są zbawieni dzięki szczerości lub swoim dobrym uczynkom. Ale co mówi Biblia? Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, a dokładnie są to słowa Pana Jezusa zapisane w tej Ewangelii. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 3. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzeczywiście, wielu jest rzymskich katolików, którzy pomimo swoich przekonań patrzą ponad to wszystko i sięgają wiarą do żywego Zbawiciela. O tak! Tacy przyjmują Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, rodzą się na nowo i zostawiają stare życie za sobą. Takich ludzi nazywamy nawróconymi, byłymi rzymskimi katolikami. Byłymi rzymskimi katolikami nawróconymi. Ale pytanie tutaj brzmi, czy istnieją zbawieni rzymscy katolicy? A to jest różnica. Czy bycie zbawioną osobą i pozostawanie w rzymskim katolicyzmie jest w ogóle możliwe? Tak jak nie można zmieszać ognia z wodą, tak samo nie można być zbawionym człowiekiem i pozostać wiernym rzymskim katolikiem. Co więcej, byłoby to wprost sprzeczne z oficjalną nauką Rzymu, bo ten, kto śmiałby uważać się za zbawionego, czyli pewnego nieba, będąc pobożnym rzymskim katolikiem, popełnia jeden z najcięższych grzechów, grzech zuchwałej ufności. Szczerość jest dobra i gdyby sama szczerość mogła zbawić człowieka, mnisi i zakonnicy byliby pierwszymi, którzy osiągnęliby niebo. Ale szczerość nie jest wystarczająco dobra. Bóg mówi, że albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas samych, ale jest to dar Boży, a nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Rzymscy katolicy wiedzą o Chrystusie, ale nie znają Go osobiście, dlatego próbują wypracować sobie drogę do Niego. Rzymski katolicyzm jest zasadniczo religią uczynków, a nie łaski, jak uczy Pismo Święte, bo Pismo Święte uczy, że jesteśmy zbawieni z łaski, niezależnie od uczynków. Zasługi w katolicyzmie są zdobywane, a nawet kupowane za pieniądze. Jednak pewność i radość zbawienia są zawsze nieobecne. Bez względu na to, jak wiele satysfakcji można czerpać ze szczerego uwielbienia, sumiennego życia czy godnych pochwały dobrych uczynków. Chociaż krzyż i śmierć Chrystusa są podkreślane przez rzymskich katolików, to w istocie zbawcze prawdy o odkupieniu nie są tam nauczane. Albo są tak one zmieszane z szatańskimi głębiami o klerze, o Maryi, o pokucie, o czyśćcu, o rytuałach, o mszy oraz o kulcie bożków i świętych, że wiara ku zbawieniu jest całkowicie zaciemniona. Podkreślając ten fakt, należy zauważyć, że wielu rzymskich katolików pomimo tego wszystkiego przyjęło Chrystusa do swoich serc i życia, ale czy wtedy, będąc zbawionymi, mogą nadal pozostać rzymskimi katolikami? Jeśli tak, to nadal musieliby uczestniczyć we mszy świętej. Msza jest według oficjalnego nauczania rzymskiego katolicyzmu bezkrwawą ofiarą Chrystusa pod postacią chleba i wina. Jak mogą powtarzać
ofiarę Kalwarii, skoro Biblia mówi, że Bóg to uczynił jeden raz. Przecież tak świadczy Hebrajczyków 7:27. Hebrajczyków, 7 rozdział, 27 werset. Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie, bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy. Uczynił to raz. Także Hebrajczyków 9:11 mówi, że raz wszedł do środka. Raz. Ale Chrystus, przyszedłszy najwyższy kapłan przyszłych dóbr przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątyni, znalazłszy wieczne odkupienie. Albowiem jeśli krew wołów i kozłów i popiół jałowicy pokrapiający, splugawione, poświęca ku oczyszczeniu ciała, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. I dlatego jest Nowego Testamentu pośrednikiem, aby gdyby śmierć nastąpiła na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym testamentem, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa. Także jest powiedziane, że Chrystus został Chrystus raz ofiarowany. To także czytamy w 9 rozdziale 28 werset. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu. Także wiemy z Hebrajczyków 10:10, że ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa było raz za wszystkich, bo przecież to są bardzo wyraźne słowa, przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. I też wiemy, że przez jedną ofiarę Pan Jezus Chrystus uratował zbawionych i to jest w Hebrajczyków 10:14, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Musielibyśmy tutaj zauważyć, że tacy ludzie, którzy byliby dalej rzekomo rzymskimi katolikami, a równocześnie byliby rzekomo zbawieni, musieliby nadal chodzić do spowiedzi do księdza, skoro Biblia mówi, że któż może odpuszczać grzechy, jak tylko Bóg, więc bez sensu jest, żeby oni chodzili do spowiedzi, mając takie świadectwo. Czemuż ten takie rzeczy bluźni, mówi bluźnierstwa, któż może grzechy odpuszczać, jak tylko sam jeden Bóg? A także wiemy, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia, bo tam mamy świadectwo w 9 rozdziale 22 w wersecie Hebrajczyków. A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. A także, że jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego i nie potrzebujemy żadnej spowiedzi. Mówi nam to przecież pierwszy list Jana, 2 rozdział od 1 do 2. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, od 1 do 2. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za cały świat. I to mamy wyraźnie poświadczone.
musieliby także tacy rzymscy katolicy, którzy rzekomo byliby zbawieni, nadal modlić się do Marii i świętych. Skoro Biblia zdecydowanie stwierdza, że jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, to takie modlenie się do Marii i świętych jest całkowicie nie do pogodzenia ze zbyciem zbawionym. I przecież mamy tutaj świadectwo 1 Tymoteusza 2:5. 1 Tymoteusza 2:5. I zali nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc o tym wam mówiliśmy. Przepraszam, przeczytałem 2 Tesaloniczan 2:5. To nie jest ten fragment, który miał być przeczytany tutaj. I to jest tak, 2:5, 1 Tymoteusza, boć jeden jest Bóg i jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To pokazuje, że tego typu człowiek, który byłby faktycznie zbawiony, nie mógłby dalej przebywać w rzymskim katolicyzmie. Dalej, zastanawiając się nad takim absurdem, jak niby zbawiony pośród rzymskich katolików, to taki człowiek, pozostając w rzymskim katolicyzmie, musiałby wierzyć, że po śmierci istnieje miejsce zwane czyśćcem. Jak można to pogodzić z faktem bycia zbawionym? Biblia przecież mówi, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest przecież udokumentowane w pierwszym liście Jana 1:7. Pierwszy list Jana 1:7 mówi jasno: a jeśli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Także jest to kuriozum. Niektórzy mówią nam, że spotkali całkiem dobrych rzymskich katolików, którzy mówili wszystko o Jezusie prawidłowo, biblijnie i zdawali się Mu ufać. Ale jeśli ufają tylko Jezusowi dla zbawienia i nie ma przecież innej drogi niż ufać tylko Panu Jezusowi dla zbawienia, to po co msza, po co spowiedź, po co paciorki, po co figurki, po co krucyfiksy i tym podobne? Albo ktoś wie, że jest zbawiony, albo nie wie, że jest zbawiony. To, o czym naprawdę mówią rzymscy katolicy, to opłatek będący ich kandydatem na Chrystusa. A to przecież jest przez Pana Jezusa w Mateusza 24-23 wskazane jako katastrofalna pomyłka. Mateusza 24-23. Wtedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Rzymscy katolicy są tak samo zgubieni jak biedny afrykański szaman czy hinduista. Jedyna różnica polega na tym, że rzymscy katolicy mają rację co do nas, twierdząc, że my należycie nie wywiązujemy się z obowiązku ewangelizowania. Zachęcam was do modlitwy za rzymskich katolików i do dawania im świadectwa. Są oni zagubieni i potrzebują zmartwychwstałego, żywego Zbawiciela, a nie takiego, który jako umarły wciąż wisi przytwierdzony na ściennym krzyżu. Ci, którzy upierają się jednak, że istnieją zbawieni rzymscy katolicy, moim zdaniem albo nie znają Biblii, albo nie znają rzymskiego katolicyzmu. Trzeciej opcji nie ma.